Witajcie kochani, to znowu ja. Dzisiaj sporo Nina, dzień misia, miodu i bartników. Szybciutko, gościnnie, ale co możemy kochani znaleźć? Możemy znaleźć pszczelarzy, którzy mają miody z własnej pasieki. Pamiętajcie, jak kupujecie, to kupujecie miody, na których jest mało gatunków różnorodności, bo im więcej gatunków, to pamiętajcie, pszczelarze nie pozyskają miodu na swoich terenach takich, które by były sprowadzane, czyli jakieś takie dziwaczne pomarańczowe, malinowe, różowe, to znaczy, że to nie malinowe i pamiętajcie, pytajcie, który miód jest dla Was najlepszy. Wybierajcie tylko stoiska z pszczelarzami, którzy mają własne pasieki, kochani. Możemy tutaj podziwiać. Jak jesteście w Zakopanem, przyjeżdżajcie do Poronina. Popatrzcie się, nasierzcie oczy. Rzadko kiedy można prawdziwych pszczelarzy spotkać, którzy swoje pasieki reklamują, którzy doradzają, ale i też pamiętajcie, mamy tu nasze podopieczne. Popatrzcie, jakie piękne, na prezent, na wszystko. I tu też stoisko. Pamiętajcie, to, że nie ma dużo odmian miodu, to znaczy, że to jest pszczelarz, który się nie wstydzi iść, nie dokupuje miodów z zagranicy. Są to nasze rodzime miody i nasze, kochani, produkty Poronin. Dzień misia, miodu i bartników. Troszeczkę mi tu barci i leziwa brakuje, powiem Wam szczerze. No ale jestem troszeczkę wcześniej niż się zaczęło, może później coś będzie. Pamiętajcie, że bartnicy to są, kochani, dawni pszczelarze. To właśnie oni byli tymi prokursortami teraźniejszego pszczelarstwa. Oni trzymali bardzo dobrze. Czekajcie, miniemy troszeczkę te stoiska, które nie chcemy, ale mamy na przykład... Jesteśmy ze stoiskiem, kochani, z samych dobrych rzeczy. Próbowałam na tym stoisku syropku z białego, czarnego bzu, z kwiatów czarnego bzu. Bardzo dobry, jakbyście chcieli, też polecam. Był też z pokrzywą i cytryną, chyba na miodzie, jak dobrze pamiętam. Też bardzo dobry, więc kochani, jak najbardziej polecam Was, żebyście tutaj sobie przyjechali. Warto wspierać nasze lokalne, no i oczywiście rękodzieło. Tu też rękodzieło. Cudne. Ale na pani nie ma rozmiaru. Nie ma, no nie? Znaczy się, ja bym naciągła, to by było. Ja to jak kopciuszek, no. Kochani, jeszcze raz przejdę, żebyście się nawatrzyli, więc wszyscy, którzy jesteście w Zakopanem, szykuje się fajna impreza. Warto, kochani, tu zaglądnąć. Popytajcie trochę o tych bartników. Nie wstydźcie się, nie bójcie się, może tu jaś jest. Na pewno mamy pszczelarzy, kochani, a jeżeli są pszczelarze z własnymi produktami, to tutaj właśnie w tym momencie kupicie naprawdę porządny miód. To nie reklama, ale lubię wspierać swoich. Więc popatrzcie, ładne etykiety, pięknie podane miody i można popróbować, czy nam smakują. I prezentóweczki jeszcze raz. Tutaj nie będę reklamować alkoholi. Popatrzcie, no pięknie. I tym miłym akcentem Wy sobie tutaj przyjeżdżajcie i sprawdzajcie, degustujcie. A ja jadę na grzyby. Czekajcie. Ej! A pani idzie. Chciałam wykorzystać sytuację. Nie, ja już idę dalej. Naprawdę, tylko chciałam tak dla wesołości. No i jak? Fajnie, no nie? Kochani, pamiętajcie, to, że się nie znamy, to nie znaczy, że nie możemy się do siebie uśmiechnąć nawzajem. Robercie? Pozdrawiam Cię. Pewnie gdzieś tu jesteś. Ze względu na to, że ja się spieszę. Nie wypijemy kawy. Ale już mi córa pyta, na którą będę. I już powinnam być w drodze, ale stanęliśmy jeszcze po drodze, więc są korki. Na pierwszą nie zdąża. Tam kawa na mnie czeka. Wiecie o tym. A jak, kochani, macie dzieciaki, to pamiętajcie, można fajny strój kupić dla dzieciaka, tak żeby nasze dzieciaki też się czuły bezpiecznie na pasiece. Pamiętajcie, urządzenia zniechęcają, ale zabawa z pszczołami zawsze jest fajna. Odpoczywajcie, bawcie się, korzystajcie ze słońca
i miłego dnia Wam życzę.